Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. U mnie generalnie wieczór. Korzystam z ostatnich promieni słońca. Wy będziecie to pewnie oglądać rano. Ha. Co dzisiaj? Jakiś czas temu w nagraniu na żywo mówiłem na temat listu świętego Pawła do Efezjan, a dokładnie na temat, na sam końcu tego listu, gdzie Paweł mówi o zbroi Bożej. Żyjemy w czasach, kiedy nie jest łatwo. W czasach, kiedy musimy mieć konkretne narzędzia do tego, żeby zwalczać złego ducha. Posłuchajcie tego fragmentu. Paweł pisze tak. W końcu bądźcie mocni w Panu Jego potężną siłą. Włóżcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się zasadzkom diabła. Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom i władzom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom na wyżynach niebieskich. Dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą. Załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przy każdej okazji módlcie się w duchu, zanosząc prośby i błagania. Też o zbroi Bożej pisze Paweł w liście do Rzymian. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną, to jest 13 rozdział. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Jak wiemy, Pismo Święte nie zostało napisane po polsku. Językiem oryginalnym Nowego Testamentu jest język grecki. I tak z językami bywa, że nie da się bezpośrednio przenieść jednego słowa z jednego języka na drugi język, bo one mają różne źródła. Zresztą to było pisane 2000 lat temu, więc kultura była inna, znaczenia słów były inne, dużo rzeczy było inne. Warto więc sięgać do źródeł. Ja często w nagraniach mówię, a w Grece to słowo znaczy to, a w hebrajskim znaczy tamto, nie? Tylko po to, żeby zobaczyć troszkę bliżej, o czym mógł myśleć autor. Przyjrzyjmy się dokładnie po kolei. Nie będę szedł po kolei każdym elementem tego uzbrojenia przeciwko złemu duchowi. Będę szedł w takiej troszeczkę mojej kolejności. Najpierw zajmę się mieczem ducha, którym jest Słowo Boże. Pismo Święte, Nowy Testament, używa dwóch słów na określenie Słowa Bożego. Jedno słowo to logos, drugie to rema. Logos to jest takie słowo wypowiedziane, napisane, oświadczenie, deklaracja. To jest generalnie Nowy Testament używa logos, żeby powiedzieć o spisanym Piśmie Świętym, o spisanym Słowie Bożym. Słowo rema oznacza natomiast żywe słowo, słowo wypowiedziane teraz. Oznacza także dźwięk tego słowa lub sam proces mówienia. W tym tekście miecz ducha to jest żywe Słowo Boże. Ja lubię w ogóle to słowo rema, jak ono występuje w Piśmie Świętym. Na przykład w czasie kuszenia na pustyni, kiedy diabeł kusi Pana Jezusa, żeby przemienił kamienie w chleb. Pan Jezus mu odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, rema, które pochodzi z ust Bożych, każdym z żywym słowem. W Nowym Testamencie Pan Jezus woła 15 razy, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie ze Słowa Bożego, rema, napisze Paweł
w innym miejscu. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I każdy z nas jest przystosowany, jest wyposażony w pełni. Nic więcej nie potrzebuje do tego, żeby słyszeć Boga. I nie damy rady zwyciężyć złego bez słyszenia żywego Słowa Bożego tu i teraz, na teraz. To takie wyzwanie. Drugą rzeczą, którą chcę się zająć, to tarcza i hełm. Wy zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli gasić ogniste pociski złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia. Przybaczmy się hełmowi. Samo słowo hełm jest bardzo fajne. Bo hełm składa się z dwóch słów. Składa się ze słowa, które oznacza, że coś jest dookoła, a drugie słowo to głowa. Czyli generalnie hełm zbawienia znaczy, żeby mieć zbawienie dookoła głowy, żeby otoczyć wszystkie swoje myśli zbawieniem. A co to jest zbawienie? Zbawienie po grecku to jest soteria. A soteria oznacza generalnie dużo więcej niż to, że pójdziemy do nieba po śmierci. Oznacza to, że zostaliśmy odkupieni od grzechów, że zostaliśmy wyzwoleni z mocy złego ducha, z mocy szatana, z mocy grzechu. Oznacza to, że zostaliśmy też uwolnieni i uzdrowieni. Tu i teraz, na to życie, oznacza pełnię tego życia i życie wieczne w niebie. To nie tylko, to drugie. To jest dobra nowina. Czyli musimy otoczyć swoje myśli zbawieniem, musimy otoczyć swoją głowę dobrą nowiną. Jeśli coś nie będzie dobrą nowiną, to jest pocisk złego i tylko dobra nowina dookoła głowy jest w stanie nas obronić. Inaczej zginiemy, inaczej ten ognisty pocisk złego ducha nas przeszyje. Tarcza wiary. Tarcza, to słowo tarcza jest też ciekawe, bo ono oznacza również drzwi, oznacza bramę. Jest to ta taka duża rzymska tarcza, jak drzwi, okrywająca całego człowieka. Wiara. Mówiliśmy, wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie z żywego Słowa Bożego. Musimy... osłonić się w całości, całe ciało, wiarą. Nie zostawić ani jednego fragmentu zasłoniętego. Musimy być, napisze Paweł w liście do Kolosan, obyście tylko trwali w wierze, pewni, mocni i niezachwiani w nadziei Ewangelii. To nadzieja, już mówiłem wielokrotnie, oznacza oczekiwanie czegoś rzeczywistego. Musimy być pewni naszej wiary. Bo bez tego ognisty pocisk złego prosto w serce. On tylko na to czeka. Tak? Musimy przyjąć Słowo Boże. Musimy przyjąć Boże Słowo. Musimy słyszeć Boże Słowo. I to będzie też tarczą. Słowo brama, drzwi, kojarzy mi się również z takimi drzwiami do naszego wnętrza. Musimy być szczelnie jakby zamknięci wiarą, żeby zły nie miał do nas dostępu. W liście do Rzymian Paweł napisze, ja nie wstydzę się Ewangelii. To jest pierwszy rozdział, sam początek. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego. W niej bowiem sprawiedliwość Boga objawia się dzięki wierze dla wiary. Jak jest napisane, sprawiedliwy dzięki wiary żyć będzie. Pamiętamy przypowieść o siewcy. To jest na przykład Ewangelia Marka, 4 rozdział, gdzie siewca sieje i pada ziarno na różną glebę. Nie? I w zależności od tego, jaka jest ta gleba, Słowo Boże jest w stanie urosnąć albo nie.
I albo będziemy mieli tarczę i się obronimy, albo zginiemy. A to zginięcie to co? To choroba. To depresja. Tak? To załamanie, to nieumiejętność poradzenia sobie w życiu. Tak? To problemy finansowe. To nieumiejętność i niemożliwość wychowania dzieci. Tak? To nadpobudliwość jakaś taka nerwowa. Tak? To życie w grzechu. To nieradzenie sobie z grzechem, ze słabościami. A na końcu takie odsunięcie się od Boga i takie odwrócenie się od Boga, które może grozić cierpieniem w piekle na wieczność. Tarcza wiary. Tarcza wiary. Tarcza wiary to szczęśliwe, dostatnie, zdrowe życie tu i teraz i życie w wieczności. Zastanów się. Kto ma uszy, niechaj słucha. 15 razy. 15 razy. To chyba o coś Panu Jezusowi chodziło, nie? Moją matką, moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Logos Bożego i wypełniają je. To 8 rozdział Ewangelii Łukasza lub 11. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Słowo Boże jest kluczowe w budowaniu wiary. Bez Bożego Słowa, zarówno tego spisanego, jak i tego żywego, nie zajedziemy nigdzie. Prawda i pancerz sprawiedliwości. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą, załóżcie też pancerz sprawiedliwości. Więc przede wszystkim Paweł mówi stań. Stań. Stanąć to też znaczy powstać. Dosłownie i w przenośni. Czyli jakby, jeżeli siedzimy, to papież Franciszek mówił na Dniach Młodzieży w Krakowie, tak? Załóż buty, wstań z kanapy. Wstań. To jest kluczowe. Trzeba stanąć. Stanąć to znaczy być zrównoważonym, tak? Zrównoważyć wszystko. Stanąć to też znaczy wiedzieć, na czym stoję, kim jestem. Więc stańcie więc. Stańcie więc. Nie ma siedzenia, bo inaczej. Przepaszcie wasze biodra prawdą. To przepasanie bioder oznacza w tamtej kulturze, to jest taki idiom, nie? Oznacza gotowość. Tak? Wtedy noszono luźne szaty, więc przepasanie bioder stanowiło takie przygotowanie do tego, żeby iść i żeby te szaty nie krępowały ruchów ciała. W Ewangelii według świętego Łukasza Pan Jezus mówi: niech wasze biodra będą przepasane i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących na swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Przepaszcie wasze biodra. Zepnijcie się, tak? Stańcie i zepnijcie się, prawda? Biodra, lędźwie, to w języku biblijnym jest źródło siły, źródło męstwa. To też takie centrum siły rozrodczej, piszą komentarze. Opasane biodra są znakiem gotowości do służby i na biodrach nosi się miecz. To jest istotne. Przepasz biodra jak mocarz, mówi Bóg do Hioba w 38 rozdziale Księgi Hioba. Prawda. Przepaszcie wasze biodra prawdą. Co to jest prawda? Słowo prawda greckie to słowo aletheia. Mamy taki serwis w internecie, aletheia. I prawda oznacza fakt, oznacza rzeczywistość. W przeciwieństwie od nieprawdy czy iluzji. I oznacza również prawdę w sferze moralnej. To jest taka boska prawda objawiona człowiekowi. Bez prawdy o nas samych, bez prawdy o świecie. Nie? Musimy stanąć w prawdę, opasać się, być gotowi w tej prawdzie. Pancerz sprawiedliwości. Pancerz to jest taki
gorset, to słowo jakby greckie, oznacza taki gorset, który osłania z przodu i z tyłu, tak, kamizelka kuloodporna, osłania te wszystkie witalne narządy. Tak? Czyli musimy się osłonić, najważniejsze rzeczy w naszym ciele musimy osłonić sprawiedliwością. Bez sprawiedliwości idziemy jak po prostu, jakby policja wyszła na akcję bez kamizelki kuloodpornej, tak? Na strzelankę. Sprawiedliwość to prawość. My troszeczkę mamy ten zestaw słów prawo i sprawiedliwość w ostatnim czasie zaburzone. Nie? To dwa piękne biblijne słowa. Tak? Bycie w prawdzie i bycie sprawiedliwym. Musimy wrócić do tego biblijnego znaczenia tego. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Bóg jest źródłem sprawiedliwości i Bóg jest źródłem prawości. Tak? Dalej. Obuj się w gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Tam nie ma słowa głoszenia. Tam tak naprawdę jest napisane po grecku: na nogi włóżcie gotowość dobrej nowiny pokoju. W Dziejach Apostolskich anioł mówi do Pawła, jak go uwalnia z więzienia: obuj się, przepatrz się i włóż sandały. Tak? No, nie da się iść na boso. No, niektórzy lubią, ale tak naprawdę, żeby maszerować, żeby być gotowym do walki, musimy mieć obute nogi. I nogi muszą być obute, muszą być gotowe do głoszenia dobrej nowiny pokoju. To słowo gotowość, tak? Na nogi włóżcie gotowość. To słowo występuje raz jeden jedyny w Nowym Testamencie. Hetoimasia. Chyba dobrze wymawiam. To jest gotowość, przygotowanie się. Przewidywanie czegoś, tak? Wyposażenie się, zaopatrzenie. Jest to też taki fundament, stabilna podstawa, tak? Czyli na nogi trzeba włożyć podstawę, taką stabilność, stanąć mocno na czym? Na dobrej nowinie o pokoju. Słowo Ewangelia znaczy dobra nowina, dobra wieść, dobre wieści, radosne wieści, nie? To nie jest nazwa księgi. Tak, to jest oznaczenie tego, czym jest chrześcijaństwo, dobrą wiadomością. My z tego zrobiliśmy, może nie całkiem, ale czasami robimy z tego złą wiadomość. Paweł mówi, żeby na nogi założyć dobrą wiadomość. Tak? Ewangelii czego? Ewangelii pokoju. Ten pokój w myśli Pawła. Pamiętamy, Paweł był faryzeuszem i to był faryzeuszem z takiej szkoły Gamaliela. To była najbardziej renomowana szkoła faryzejska w tamtych czasach. Paweł był wysoce wyszkolonym, wyedukowanym człowiekiem. Więc on, mówiąc o pokoju, tak, nawet jeśli pisał to po grecku, to w głowie miał szalom. Hebrajskie szalom. My znamy szalom z pozdrowień, tak? Żydzi pozdrawiają się. Szalom. To słowo szalom oznacza pokój, ale pokój w takim bardzo szerokim znaczeniu. Oznacza kompletność, oznacza solidność, oznacza dobrobyt. Na samym końcu oznacza pokój od wojny. Ale pójdźmy po kolei. Po pierwsze, oznacza kompletność, pełnię. Po drugie, oznacza bezpieczeństwo, stabilność. Po trzecie, oznacza pomyślność, zdrowie, dobrobyt. Po czwarte, oznacza ciszę, spokój. Tak trochę w języku polskim. Uspokojenie, zadowolenie. Po piąte, oznacza pokój i przyjaźń, taką harmonię. W znaczeniu relacji międzyludzkich, w pokoju z Bogiem, tak? W przymierze z Bogiem. I dopiero po szóste oznacza pokój od wojny. Tak dojechaliśmy do końca. I teraz wiedząc to wszystko, przeczytam jeszcze raz szósty rozdział listu świętego Pawła do Efezjan. W końcu bądźcie mocni w Panu Jego potężną siłą. Nie naszą siłą, Jego siłą. To jest cały Stary Testament, całe wszystkie psalmy, tak? Że Pan stanie w naszej obronie. To nie my mamy bronić Boga. To Bóg będzie bronił nas, nie?
włóżcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się zasadzkom diabła. No, czasy są ostateczne. Te zasadzki są na każdym kroku. Możemy go deptać na każdym kroku, jeśli będziemy mieli zbroję. To nie chodzi o to, żeby się go bać. To chodzi o to, żeby być uzbrojonym w to, żeby go po prostu zdeptać, bo taką mamy moc. Jeśli mamy tą zbroję. Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału. To tak często nam się zdarza chrześcijanom, tak? Że stajemy w mocnym ataku wobec drugiego człowieka, jeśli on robi zło. A nie stajemy w ataku wobec źródła tego zła. Tak? Nie rozpoznajemy tak naprawdę przyczyny, tylko atakujemy skutek. To znamy ten skok tam z reklam. Tak? Często w naszej chrześcijańskiej walce ze złem, nie walczymy ze złem, tylko walczymy z drugim człowiekiem, bo mówimy, że on jest zły. Człowiek nie jest zły. To zły jest zły. Nie walczymy bowiem przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, władzom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom na wyżynach niebieskich. Do tego załataństwa jest całe mnóstwo. Tak? I możemy iść. Zauważmy, że wystarczy jedna mała zapałka zapalona w kompletnie czarnym pomieszczeniu. I co widzimy? Światło. Mrok nie może rozproszyć światła. To światło rozprasza mrok. Tak? Taką mamy moc. My niesiemy światło. W nas mieszka Bóg, który jest światłem. Apokalipsa mówi o tym, że w niebie nie potrzeba światła lampy i światła słońca, bo Bóg świeci. I ten Bóg mieszka w naszym sercu. Ha? Dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą. Tak? Co to za rycerz, który ma kawałek zbroi? Pełna zbroja albo nic. Albo rycerz, albo nie. Albo żołnierz, albo nie. Hm? Abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się. Ostali, czyli inaczej zginiecie. Dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą. Tak? Biodra, źródło siły. Tak? Opasujemy, stajemy w gotowości. Opasujemy prawdą. Nie ma kłamstwa. Nie ma lepszej prawdy, gorszej prawdy. Nie ma ukrywania. Czasem ukrywanie prawdy to też jest kłamstwo. Czasem zamazywanie, nawet w dobre imię zamazywanie pewnych faktów to jest kłamstwo. Tak? Wybielanie rzeczywistości to jest kłamstwo. Ukrywanie czyjegoś grzechu to jest kłamstwo. Ale o tym będzie chyba inny odcinek. Załóżcie pancerz sprawiedliwości. Musimy być sprawiedliwi, bo Bóg jest sprawiedliwy. Tak? A Boża sprawiedliwość często polega na tym, że Bóg wybacza. Dlatego jest sprawiedliwy. Na tym polega sprawiedliwość Boża, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. To jest sprawiedliwość. Na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Czy jak nie będziemy stali w gotowości, tak, nie staniemy mocno dwoma nogami twardo na tym, że chrześcijaństwo to jest dobra nowina, która niesie pokój, dobrobyt, zdrowie, pomyślność, kompletność. Nie? To jest holistyczne podejście. Takie modne teraz, nie? To jest Jezus Chrystus. To jest najbardziej holistyczne ujęcie człowieka. Nie ma bardziej holistycznego ujęcia człowieka niż Jezus Chrystus. Zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski złego. Święty Paweł nie mówi o tym, że zły przestanie nas atakować, nie? Że przestanie nas, bo odpuści sobie, zobaczy nas zbroi. Nie, będzie ciskał te pociski, ogniste strzały. Tak? Taką strzałą jest lęk. Taką strzałą jest nienawiść. Taką strzałą jest brak wybaczenia. Tarcza wiary. Taka tarcza, co zakryje całego ciebie. Wiara. Bez wiary
I to nie taka wiara, ja wierzę w Boga, wierzę, że jest Bóg. To święty Jakub pisze w liście, że demony też wierzą, że jest Bóg i drżą. Ma być taka wiara, która wynika ze Słowa Bożego, która wynika z Ewangelii i która wynika z tego Słowa, które słyszysz, które Bóg do ciebie mówi cały czas. Przyjmijcie też hełm zbawienia, czyli uznaj, że jesteś zbawiony, jeżeli jesteś ochrzczony, tak? Jeżeli żałowałeś za grzechy, to jesteś zbawiony. Przecież pierwsi chrześcijanie mówili o sobie jako święci. Tak? Paweł pisze, pozdrówcie świętych w kościele w Koryncie, czy gdzieś tam. Święty jesteś. Święty. Bóg cię widzi jako świętego. I tak też widzi. Tak też zobacz innego człowieka. Hełm zbawienia, miecz ducha, którym jest żywe Słowo Boże. Jeżeli nie będziesz słyszał żywego Słowa Bożego, nie będziesz miał miecza. I czym zaatakujesz? Żywe Słowo. Wołaj o nie. Słuchaj, nasłuchuj. I najważniejsze zdanie na koniec. Przy każdej też okazji módlcie się w duchu, zanosząc prośby i błagania. Modlitwa w duchu to nie taka modlitwa w myślach, chociaż też. To jest modlitwa w pełni Ducha Świętego. To jest na przykład modlitwa w językach. To jest modlitwa permanentna. To jest modlitwa cały czas. Czyli to też jest modlitwa Jezusowa. Gdzie powtarzamy, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Lub Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Cały czas. Cały czas. Nie ustami. Niech ona płynie w sercu. Modlitwa też jest stanięcie twarzą w twarz z Bogiem w milczeniu, ale stanięcie z Bogiem, niezależnie gdzie jesteś, w jakiej sytuacji, tak? Modlitwa w duchu, gdzie twój duch stoi, tak, zanurzony w Bogu. Ha! To jest szalenie ważne, to nie jest tylko zarezerwowane dla mistyków i dla świętych Kościoła, nie, nie. To jest konieczność. Bo bez tego daleko nie pójdziemy jako ludzie wiary. Bez tego zły nas będzie mógł zaatakować na każdym kroku. Co robi? Dobra, na dzisiaj tyle. To wszystko będzie się rozwijać w innych odcinkach. Życzę wam miłej, udanej niedzieli. Życzę wam wspaniałego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Miejcie się dobrze. Niech was Pan Bóg błogosławi. Duch Święty wypełnia was swoją obecnością, swoim światłem, swoją mądrością i zrozumieniem, i wiarą. To wszystko jest dane. To nie jest tak, że musimy sobie wykuć tą zbroję całą. Nie. Musimy tylko chcieć ją nałożyć. I Bóg ją nam nałoży. To jest chrześcijaństwo. To jest dobra nowina. To nie są moje starania. Ja nie muszę sobie zasłużyć na niebo. Ja nie muszę sobie zasłużyć na zbroję, ukuć tą zbroję. Nie, ja muszę się zgodzić na to, żeby Bóg mi ją założył. Lajkujcie, udostępniajcie znajomym. Tak? Piszcie komentarze. Ja was błogosławię i Pan Bóg też was błogosławi. Trzymajcie się, z Bogiem. Pa!